Witamy Was serdecznie, Demolab. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać o NSX-ie, routingu i świecie fizycznym, do którego będzie się przyłączał. Myślę, że dość ważna rozmowa, dlatego że dość często zdarza się w aktualnych architekturach, które robimy, to, że w świecie fizycznym ciągle coś mamy. W sumie zazwyczaj to są serwery baz danych chyba, nie? Takie dość ciężkie, których nie da się za bardzo przetransportować. AX-y. No i jest tego towaru dość dużo. I czasami jest coś takiego, że mamy już w data center, w tak zwanej infrastrukturze drugiego typu, czyli tej wirtualizacyjnej już SDN. Natomiast w świecie fizycznym dalej funkcjonujemy w obrębie VLAN-ów, zwykłego routingu. Daj Boże, VRF-ów, nie daj Boże. Nie idźmy tak daleko. Więc o czym dzisiaj, od czego zaczniemy? Od połączenia świata tego wirtualnego ze światem fizycznym i wymianą informacji, czyli informowania świata fizycznego, że NSX powie, hej, ja mam ten segment, możesz się ze mną komunikować. Czyli myślę, że zacznijmy od tych elementów, które składają się na NSX-a. No to nie tylko, bo ten świat fizyczny, no to mamy jakiś router lub firewall, mamy poniżej już sam NSX, mamy router T0, mamy router T1, do którego mamy podłączone segmenty. Załóżmy 10, 10, 1, 0, slash 24, tu mamy gateway 1, jakiś kolejny segmencik 10, 11, 2, 0, slash 24, tu również będzie gateway 1. To jest połączone i tutaj mamy połączenie. I żeby router T0 rozmawiał w sposób dynamiczny, to musimy wykorzystać jeden z dwóch dynamicznych protokołów routingu. BGP lub OSPF. OSPF. To jest eBGP, tak? Czyli tak, external BGP. External BGP. Możemy internal, ale jakby z perspektywy doświadczenia i rekomendacji samego VMware'a lepiej korzystać external. Okej. Okay. Czyli mamy eBGP, które komunikuje się z routerami zewnętrznym. Gdzieś poza, powiedzmy, infrastrukturą wirtualizacyjną. No i teraz trzeba by założyć, że coś mamy do nich dopięte. Czyli ja zakładam, że gdzieś tutaj jest sobie jakaś sieć, nie? Na której, nie wiem, stoi Oracle. DB, nie? Jakaś baza danych. To jest dość częsta sytuacja. Załóżmy, że albo nie, zaadresuj go od razu. AX, nie? AX. No nie wiem, niech on będzie miał, tu mamy 11, to będzie 12, czyli 10, 12, 0 przez 24, no i też brameczka na jedynce, nie? No i co się dzieje? Jak sprawić, żeby świat ten, powiedzmy, jak tutaj sobie siedzi VM-eczka, nie? Bo tu mamy sobie jakąś VM-kę APP. Nie? Żeby sobie porozmawiała z fizycznym oraklem, na którym ma bazę danych. Tak. No to przede wszystkim musimy zostawić, jeżeli mówimy o dynamicznym protokole routingu, musimy zostawić sąsiedztwo w tym miejscu. Jeżeli mówimy o BGP, to musimy nadać numer ASN, zostawić sąsiedztwo i włączyć redystrybucję na routerze czy na firewallu fizycznym i na T0. Jeżeli będziemy mieli wszystko skonfigurowane, te sieci będą się widziały. Okay. Pomijam fakt, że jeżeli jest to firewall, musimy dorobić jeszcze reguły firewallowe. Podałoby, nie? A przynajmniej nie zostawiać otwarte do wszystkiego, nie? Nie idźmy tą drogą, tak jak to dzisiaj powiedzieliśmy. Czyli rozumiem, że świat wtedy jakby dynamicznie Oracle w tym miejscu będzie mógł, jeżeli oczywiście firewall pozwoli po drodze, dotrzeć do serwera aplikacyjnego po prostu. Bardziej ten router będzie wiedział o wszystkich segmentach. Załóżmy, że ta sieć jest podłączona do tego routeru. Ten gateway 1 jest na tym routerze. Tak. I nagle administrator powoła nową sieć 10, 14, 0. 0/24. Jeżeli wykorzystujemy dynamiczny routing, protokół routingu, to ten prefiks od razu się pojawi na routerze. Można by powiedzieć, że jeżeli się pojawi tutaj VM-ka, na przykład z disaster recovery, nie? Powiedzmy APP2, nie? No to tak naprawdę znowu, przez to, że to dynamicznie zostanie rozdystrybuowane w górę do routera, znowu powiedzmy systemy będą mogły się ze sobą porozumieć. A ta VM-ka tak naprawdę przypłynęła nam z backup. Została lub VR, nie? Tak. Na przykład. Bo nie mieliśmy jej wcześniej. Czyli ten segment nie istniał w naszej sieci w danej lokalizacji do tego czasu i on się pojawia na przykład na jakiś okres czasu. Tak. Okej. Okay. Czyli można by założyć, że przez zastosowanie dynamicznego protokołu routingu schodzi nam to, żeby dostawać tu statyki. Tak. W jednym miejscu, tutaj. Bo tutaj zazwyczaj zrobimy default router 0 przez 0, tak. Ale na routerze albo klastrach routerów, bo jeżeli mamy klastry. Chmura routerów. No chmura nie, ale minimum dwa, żeby mieć HA. No tak.
to musimy w dwóch miejscach zrobić ten static. Okej, czyli to jest jeden sposób połączenia się ze światem jakby takiego, takiej fizyki, ale też zdaje się, że można w pewien sposób ten VLAN wciągnąć, zbridżować do segmentu. Są nawet dwie drogi. Okay. Jedna droga to co powiedzieć bridging, czyli na poziomie edge'a, bo tutaj mamy wirtualne maszyny, które są edge'ami dla, można powiedzieć, data plane'em dla T0. I one mogą zbridżować ruch do VLAN-u. Czyli tak naprawdę one dostają adres IP tutaj jakiś? Nie. Zamieniamy, załóżmy, że mamy tutaj VLAN 10 no. I tutaj gdzieś mamy, załóżmy, że to jest ten segment, tak. Który ma VNI 65 tysięcy i bridżujemy te dwa światy. Czyli jeszcze nie wchodzi warstwa z IP. Tak, to trzecia. Czyli na L2 bridging. Tak. Okej, dobra. I wtedy mamy tutaj jakby możliwość tego, że te dane się łączą przez tą VM-kę. Tak. W jeden... Tylko, że tutaj by musiała być ta sama adresacja, żeby one się zobaczyły. Oczywiście. Znaczy, może być inna. No, ale to nie będzie, ale to będzie oddzielna broadcast domain. I teraz rozumiem, że to jest w sytuacji, w której jakby nie chcemy tego pchać przez routing. Tak. W jakich to case'ach może się przydać? Migracja. Okej. Okay. Czyli ale to nie zostawiamy na długo. Raczej to jest dwa... Wimmer mówi, że fajnie to jest użyć do migracji, ale nie zaleca do produkcji. Okej. Okay. Kolejnym scenariuszem, który wspomniałem, możliwość podłączenia do routera T1 bezpośrednio VLAN-u. Czyli importujesz go jakby, tak? Nie. Na T1 jest to service interface, który wyciągamy również przez Edge'a do świata fizycznego. Okay. I mówimy, że to jest gateway. I tu na przykład mamy segment 10, 20, 1, to jest to, 1, o czym mówiliśmy 0, w odcinku 0, o mikrosegmentacji de facto, nie? Czyli możemy, to w pewien sposób się łączy, bo tak naprawdę routing realizowany jest w NSX-ie w tym momencie. Tak, routing jest realizowany w NSX-ie, tylko jakby przy mikrosegmentacji założyliśmy, że wszystko jest dystrybuowane. Tak. Tutaj wchodzimy już w usługi stanowe. Rozumiem. I tutaj potrzebujemy dla T1 przypisanie Edge'a, Edge Clustera. Na którym będzie zaterminowany TOCSP. Czyli to jakby nie jest dystrybucyjne wtedy rozwiązanie, przypisanie jesteśmy do danego Edge Clustera. Tak. Okej. Okay. Słuchajcie, mam nadzieję, że to wyjaśniło trochę a propos połączenia świata fizycznego ze światem w zasadzie SDN-owym w warstwie wirtualizacji. Michał, dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie.